czy nasze miasto powinno mieć swoją telewizję? No myślę, że tak, że przydałaby się i to. No dużo rzeczy jest takich, których no, trzeba by było pokazać, których no, bliżej by przybliżyło przede wszystkim miasto mieszkańcom. Uważam, że na pewno tak. Jest to miasto wojewódzkie i no, najwyższa pora, żeby oprócz radia, jedynego radia, powstała również telewizja. Tak oczywiste jak to, że nasze miasto musi mieć dobre radio, dobrą telewizję, no a mieszkańców to ma wspaniałe. Jak jest w tym Włocławku? Bo już jak widać na ulicach nawet człowiek boi się przejść, bo nie wiadomo, stoją na ulicach jacyś łobuzi dopiero kradną. Z mikrofonem, z kamerą i nagrywają. To znaczy nie, ale jest co strach przejść. Powinni pokazywać właśnie oblicze Włocławka, jakie ono jest naprawdę. Proszę pana, jesteśmy w końcu województwem i miastem nie tak małym i myślę, że jesteście tu niezbędni, problemów jest na sama. Czy nasze miasto powinno mieć swoją telewizję? Uważam, że powinno mieć. No na pewno tak, bo okoliczne województwa mają swoje telewizje, nasze jedyne województwo nie miało, korzystało z telewizji innych. A kogo chciałby pani zobaczyć w naszej telewizji? Tam ludzie kultury, ludzie polityki, prezydent, wojewoda, czy też inne osoby? No prezydenta, wojewody ja na przykład nie znam, no chciałabym zobaczyć. Nie miałam okazji, żeby go obejrzeć nawet, tak, poznać. Nawet papież był, ale to była po prostu transmisja, która była transmitowana przez Warszawę, prawda? Nigdy nie przez Włocławek. By Włocławek miał swoją telewizję, by było wszystko pokazane to, co się dzieje w Włocławku. A jeżeli nie ma, to nie widzimy tego. Podobno tylko ma radio lokalne i uważam, że telewizja lokalna byłaby naprawdę telewizją dobrą dla Włocławka, bo Włocławek uważam jest miastem, które się rozwija i powinien mieć tą telewizję. Miło mi powitać Państwa w pierwszym programie jedynej lokalnej stacji telewizyjnej we Włocławku. Oglądają Państwo program telewizji Kujawy. Jest to stacja prywatna założona przez pana Janusza Dorota. Pomysł uruchomienia lokalnej telewizji zrodził się już 2 lata temu, kiedy to grupa entuzjastów próbowała powołać do życia lokalną stację radiową i telewizyjną. Do realizacji tego pomysłu doszło przed 3 miesiącami, z czego się bardzo cieszymy. Chciałbym na początku organizatorom telewizji Kujawy przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby rozpoczynana przez Was działalność służyła mieszkańcom tego województwa w jak najlepszym stopniu. Znaczy, co ja uważam pod tym właśnie pojęciem. Sądzę, że telewizja powinna oddawać rzeczywisty wizerunek spraw i problemów społeczności lokalnej, jaką jest siedziba miasta wojewódzkiego Włocławek. Jest to ponad 124 tysiące mieszkańców, a zatem i specyfika zagadnień i problemów. W tym mieście, w tym województwie jest ze wszech miar bardzo ważne. Myślę, że powinienem zacząć od wyrażenia swojej radości, bo rzeczywiście niezmiernie cieszę się z tego powodu, że telewizja Kujawy powstaje we Włocławku. Nie mieliśmy bowiem nigdy szczęścia specjalnie do różnych telewizyjnych kurierów, które tutaj zjeżdżały. Część włocławian ogląda warszawski kurier, część bydgoski, ale w obu jest taka nie najlepsza tradycja, że Włocławek właściwie nie tylko z powodu tego W na początku, jest zawsze na końcu wszystkich programów. Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem informację, że na terenie miasta powstaje telewizja Kujawy. Otóż uważam, że ta telewizja wypełni lukę już w działających mass mediach i będzie ogromnym orężem zarówno dla mnie jako sprawującego ten wysoki urząd, jak również dla całego społeczeństwa, Rady Miejskiej, organów Rady Miejskiej do wzajemnego komunikowania. Z wielką radością przyjmuję fakt, że we Włocławku powstanie telewizja Kujawy. Uważam, że wśród różnych mediów ponad 100-tysięczne miasto powinno zdecydowanie i koniecznie posiadać własną telewizję, bowiem inne media spełniają istotną rolę. Sądzę jednak, że nasze społeczeństwo doszło do takiego etapu, iż telewizja spełnia i spełniać będzie zdecydowanie większą rolę niż pozostałe. Proszę mi pozwolić przede wszystkim wyrazić zadowolenie z faktu, że we Włocławku wreszcie powstała komercyjna telewizja, że Włocławek będzie miał jakby
na ekranach naszych telewizorów w domu swoje okienko, swój obraz. Jestem, podkreślam, z tego niezmiernie zadowolony. Myślę, że oczekiwania mieszkańców Włocławka są bardzo różne. One będą się kształtowały również w zależności od programu, charakteru, jaki będziecie Państwo na ekranach swoich programów telewizyjnych prezentować. Jak Pan zareagował na wiadomość o powstaniu lokalnej telewizji? Była to dla mnie, jak i chyba dla wielu włocławiaków, taka wiadomość dość intrygująca, ale i bardzo ciekawa jednocześnie. Pierwszym takim odruchem to było to, że cieszę się, że Włocławek będzie miał telewizję. To jest taki lokalny patriotyzm, który zawsze każdego z nas tutaj mieszkańców na pewno podbudowuje i podtrzymuje w wielu przedsięwzięciach, które dotyczą takich dużych wydarzeń. Na pewno jest to duże wydarzenie. No, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Myślę, że Państwo będziecie mogli zobaczyć na ekranach w swoich domach imprezy, które organizują różne instytucje kultury, nie tylko miejskie, myślę, że wojewódzkie, a także i imprezy, które odbywają się w województwie włocławskim. A muszę Państwa zapewnić, że tych imprez jest coraz więcej i naprawdę na dobrym poziomie. Prezes Telewizji Kujawy, pan Janusz Dorota. Panie prezesie, dlaczego pan założył stację telewizyjną? Wydaje mi się, że nasze miasto zasługuje na lokalną telewizję. W wielu mniejszych miastach taka telewizja już funkcjonuje. Kogo zobaczymy w Telewizji Kujawy? Zobaczymy ludzi ciekawych, znanych i nieznanych, polityków, ludzi kultury, ludzi pracy oraz ludzi, którzy zrobili coś istotnego dla naszego miasta. Na terenie naszego miasta odbywa się wiele imprez kulturalnych, sportowych. Czy Telewizja Kujawy będzie je rejestrować? Jak najbardziej. Nasza telewizja będzie propagować kulturę naszego regionu. Gośćmi naszego studia będą poeci, pisarze, malarze. Poza tym Telewizja Kujawy rejestrować będzie ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe. Jeśli chodzi o sport, będziemy informować na bieżąco o wydarzeniach sportowych. Zamierzamy również retransmitować mecze koszykówki włocławskiej, włocławskiego klubu Nobiles. Pozostaje nam wobec tego naszych telewidzów zaprosić do oglądania programu. Bardzo proszę. Pierwsze próby utworzenia we Włocławku własnej telewizji miały miejsce 5 lat temu. Ze względów głównie finansowych nie powiodły się. Do pomysłu powrócono w roku 93, kiedy to między innymi pojawiła się szansa emitowania programów drogą kablową, a dokładnie światłowodami. Zakupem sprzętu oraz organizacją zajęła się grupa osób, której przewodniczył pan Janusz Dorota. Tak, telewizja jest drogą zabawką, ale postanowiliśmy spróbować. Ja, włącznie z całą załogą, chcemy się w to bawić. Telewizja Kujawy koncesję otrzymała na początku lipca, a od tygodnia nadaje swój własny włocławski program. Będą programy kulturalne, publicystyczne, społeczne, informacyjne, również dla dzieci i młodzieży. We włocławskiej redakcji pracuje 15 osób, w tym 4 etatowych dziennikarzy. Ta liczba zdaniem redaktora naczelnego wzrośnie, bowiem chęć robienia własnych programów zgłosiła większość włocławskich dziennikarzy. Na pewno będziemy zwiększać również liczbę dziennikarzy, bo to jest to, oprócz sprzętu technicznego, serce każdej telewizji, każdej stacji. Własną telewizję Kujawy ogląda we Włocławku blisko połowa mieszkańców. Podczas Włocławskiej Wiosny Kulturalnej wystąpił zespół Zdrowowoda z Ciechocinka. Zespół Ptaki przyjechał z Poznania.
grupa heavy metalowa, Opresor z Włocławka. Rivendell, podobnym stylu z Włocławka. Naszą publiczność rozgrzał do czerwoności. To już drugi dzień Włocławskiej Wiosny Kulturalnej, niedziela. Wolna grupa Bukowina. To próbka tego, co obejrzą Państwo w późniejszym terminie. Za chwilę fragment rozmowy z włocławskim artystą, malarzem, panem Zbigniewem Stecem. Naszą galerię ciekawych Włocławian rozpoczynamy od spotkania z panem Zbigniewem Stecem, tegorocznym laureatem Nagrody Wojewody Włocławskiego Pegaza i laureatem wystawy ubiegłorocznej Włocławskie Impresje. Proszę nam powiedzieć, jak się czuje dzisiaj laureat? No, czuję się nagrodzony i szczęśliwy właśnie z tej Nagrody Włocławskiej, bo w końcu jestem Włocławianinem, jak już mówiłem nieraz, ta nagroda jest dla mnie najważniejsza, bo były jakieś tam sukcesy za granicą tu i tam, ale jednak zdanie Włocławian jest dla mnie najcenniejsze, to na własnym podwórku właśnie. 7 czerwca Stary Rynek na bulwarach stał się kolejnym przystankiem konwoju żółtej inwazji mocy stacji radiowej RMF FM. Odwiedziny spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony licznie przybyłych słuchaczy wspomnianej rozgłośni. Jak się czujesz? Ile dni wypiłeś? Ile wypiłeś dzisiaj? Jak to nic? Co już, że nic nie wypiłeś? Już widzę. No widać, że coś wypiłeś. No. Trzymaj się jakoś. Dobrze, że jeszcze mówisz. Powodzenia. Ja mam naprawdę prośbę, żeby nie wychodzić tutaj. Jeżeli też... Na odrodzenie proszę. Słuchaj mały. Ostrzegam cię po raz czwarty tutaj, do ciebie mówię. Do niego, tak. Masz go posłuchać. Słuchaj. Masz... Włocławek za sprawą satelity zaistniał tego dnia w całej Europie. Krucjata szyicka. Zostało się kiwane. Państwo, to sobie zwany sztukę na tym drążku. Transportery opancerzone, łączność galaktyczna i moc nagród. Od 9 do 13 moc była we Włocławku. Ciechanowem, właśnie zamykamy ranking miast. Ciechanów kontra Włocławek, może być? Właśnie tą czołówką będą Państwa zapraszać przed ekrany telewizorów
koledzy z redakcji sportowej. Czynimy starania, aby Telewizja Kujawy mogła retransmitować mecze włocławskiego Nobilesu. Intensywny trening na parkiecie, aby następnie wykonać pewny rzut w walce o kolejne punkty. W czerwcu miłośnicy czterech kółek, i to tych małych, mogli uczestniczyć w wyścigu maluchów na trasie znanej chyba wszystkim zmotoryzowanym mieszkańcom Włocławka, na alejach Kazimierza Wielkiego. Jest urocze niedzielne popołudnie. Proszę mi powiedzieć, jak Państwo postanowili wykorzystać dzisiejsze popołudnie? Spędzić go przede wszystkim na plaży i troszeczkę się poopalać. A ma Pani jakiś własny sposób na opalanie się, czy też może improwizuje Pani przed słońcem? To znaczy przede wszystkim jakiś olejek ochronny, no i leżenie na plaży i dodatkowo kąpiel. Proszę powiedzieć, czy to skutkuje? Tak, tak. A może Pani nam zademonstrować nieco brązu? Nie, niestety właśnie się ubrałam. Znaczy, egzaminy nie były za trudne. Z tego, co w ogóle nas w podstawówce, jak nas przygotowywano, to były o wiele łatwiejsze. W podstawówce egzaminy na przykład próbne były dużo trudniejsze. Wypracowania tylko może były łatwiejsze. Tematy z polskiego tutaj były bardzo wolne i można było się rozpisać bardzo... Wprawdzie są już wakacje, ale przypomnijmy, jak absolwenci szkół podstawowych przeżywali egzaminy wstępne do Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Było o wiele trudniejsze, jeśli chodzi o matematykę. Ja myślę, że jedynym takim trudnym naprawdę zadaniem na egzaminie z matematyki było zadanie na ocenę celującą. No było, no tak powiem, że prawie że nie do rozwiązania. Kilka osób tylko z tych, którzy złożyli podania do LZK, rozwiązało. Chyba to były 3-4 osoby, naprawdę nieliczna ilość osób. Jubileusz naszego województwa to także jubileusz biblioteki, bowiem Biblioteka Wojewódzka powstała wkrótce po utworzeniu województwa włocławskiego. W związku z tym, oprócz tej dużej ekspozycji, w czytelni prasy obok zorganizowaliśmy ekspozycję kronik bibliotecznych. Kronik, które pochodzą z bibliotek Włocławka i województwa włocławskiego. By my window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips that summer kisses, and sunburned hands are you. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Dwoje uroczych ludzi, Paulina Kujawska i Adam Palma. Będziecie niedługo studiować na Wydziale Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej w Katowicach, czy to prawda? Zgadza się, wszystko. Będziemy od tego roku studentami Katowickiej Wyższej Szkoły Muzycznej. Piątego Wydziału Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, o którym marzyliśmy zresztą. Co pan sądzi o acid jazzy, o muzyce hip-hop? Czy to długo przetrwa, czy to w ogóle krótko fala jakaś? Ja myślę, że to jest kolejny etap rozwoju muzyki jazzowej, nie tylko jazzowej. I wydaje mi się, że ta muzyka jest potrzebna, ona jest... Ta muzyka swinguje i to jest najważniejsze w tych wszystkich rytmach. Dwie czwarte. Można grać jazz, można na tym rytmie grać jazz, po prostu zmienia się rola perkusji, ale jazz pozostaje to muzyką jazzową. A poza tym wywodzi się to od czarnych, więc sądzę, że jest to sprawdzone już. Ja już nie wiem, czy to jest od czarnych, to się wywodzi w ogóle ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ale na pewno jest to rytm. Oczywiście jest to rytm. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy w najbliższym czasie do Wrocławia. Z największą przyjemnością. W sali koncertowej Państwowego Teatru Imprezaryjnego wystąpił znany wrocławskiej publiczności, śpiewający rosyjskie romanse, Alosza Avdijew. Przed koncertem wyraził szczerą chęć rozmowy z nami. Kiedy w 1976 roku pojawił się pan po raz pierwszy w Krakowie, w piwnicy pod Baranami, Piotr Skrzynecki, założyciel Dobry Duch tej piwnicy, zapytał: no dobrze, Rosjanin, ale dlaczego do mnie? Ja też zadam to pytanie, dlaczego pan właśnie akurat zgłosił się do Krakowa i do piwnicy pod Baranami, do Piotra Skrzyneckiego. Co się stało, że pan zawitał do Polski? No to ja na to pytanie odpowiadam bardzo często i mam nawet kilka wariantów odpowiedzi. I wszystkie są prawdziwe. Wysłuchamy wszystkich. No nie, no to nie mamy tyle czasu. To przynajmniej ze dwie wersje. Przyjechałem oczywiście i z własnej woli, bo chciałem przyjechać do Polski w ogóle, a do Krakowa to był szczęśliwy los. Po prostu przyjechałem na studia do Krakowa jeszcze jako nieco młodszy, prawda? Na jaki wydział, na jaki kierunek? Na polonistykę. W programie pobytu w naszym mieście przewodniczącego Unii Pracy, pana Ryszarda Bugaja, znalazła się wizyta w studiu telewizji Kujawy. Witam pana serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. Domyśla się pan, że pierwsze pytanie będzie dotyczyło komentarza. A komentarza, oczywiście, poproszę pana o skomentowanie nieoficjalnych wyników wyborów prezydenckich, drugiej tury wyników wyborów prezydenckich w Rosji. No, jest jeden element, który jest zaskakujący w tych rezultatach, mianowicie to jest bardzo dobry rezultat generała Lebiedzia.
Ja myślę, że to nie jest najlepsza dla Polski wiadomość, takie poparcie dla generała Lebiedzia, bo generał Lebiedź reprezentował takie ostro nacjonalistyczne stanowisko i ono uzyskało poparcie dużej części Rosjan. Ja myślę, że jednak te wybory skończą się zwycięstwem prezydenta Jelcyna w drugiej turze, ale nie przytłaczającym. To oznacza, że Rosja jest podzielona, bardzo mocno podzielona. Myślę, że to oznacza, że zwycięstwo Jelcyna raczej wiadomość dla Polski lepszą, niż gdyby to było zwycięstwo Ziuganowa, ponieważ Jelcyn jest jednak politykiem bliższym Europy, jest politykiem, z którym dialog jest łatwiejszy. Już widać dobrze. Jedną kartkę z kalendarza opisze Bogdan Brzeziński. O 17.40. Miło mi powitać Państwa i zaprosić do obejrzenia kolejnego programu stacji telewizyjnej Kujawy. Za chwilę kolejną kartkę z kalendarza opisze Bogdan Brzeziński. O 17.45 zza kulis. Program, w którym obejrzą Państwo relację z koncertu muzyki Disco Polo. Przypomnę, że całkowity dochód z tego koncertu, no tak, dochód.